Na początku lat 70. ubiegłego wieku niewielkie Boardman było spokojnym amerykańskim miasteczkiem stanowiącym przedmieścia prężnie rozwijającego się wówczas miasta Youngstown w Ohio. Przemysł stalowy dawał ludziom pracę, może i ciężką fizycznie, ale przynajmniej za dobre pieniądze. Ci, którzy po skończonej pracy pragnęli zaznać odrobiny spokoju od wielkomiejskiego gwaru, uciekali na południowe obrzeża miasta. Około 30-tysięczna społeczność Boardman żyła tam sobie takim trochę odizolowanym, nieco wiejskim życiem. Z dala od śmierdzących fabryk oraz ich dymiących kominów. W dodatku mieszkańcy doceniali przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, którego próżno było szukać gdzie indziej. Poważniejsze przestępstwa nie miały tam miejsca. Miejscowi policjanci nie mieli za wiele przez to do roboty. Ktoś się z kimś pobił przed stacją benzynową, ktoś inny ukradł w sklepie butelkę taniej whisky. Interweniowali, gdy pijany mąż podniósł rękę na swoją żonę lub dzieci, lub kiedy wracająca z nocnej imprezy młodzież zachowywała się zbyt głośno, albo gdy sąsiad sąsiadowi przebijał opony w nowym aucie, bo nie mógł się doprosić zwrotu zaciągniętego wcześniej długu. Ot takie zwyczajne problemy zwyczajnych ludzi. O brutalnych przestępstwach, tajemniczych porwaniach czy groźnych gangach handlujących nielegalnymi substancjami mieszkańcy Boardman co najwyżej mogli przeczytać w gazetach lub usłyszeć w telewizji. Dlatego mieszkający tam ludzie czuli się niezwykle bezpiecznie. Nie zamykali nawet na noc drzwi do domu, a w stacyjkach swoich aut zostawiali kluczyki. Dzieci swobodnie poruszały się po całej okolicy. I co najważniejsze, mogły godzinami bezpiecznie wałęsać się bez jakiegokolwiek nadzoru rodziców. Wszystko zmieniło się w wielkanocny weekend 1972 roku. Właśnie wtedy doszło do szokującego przestępstwa. Ofiarą padł lubiany przez wszystkich nastolatek z sąsiedztwa. Jego śmierć wstrząsnęła mieszkańcami tego spokojnego dotąd miasteczka. Już na zawsze odmieniła ich styl życia. A na rozwiązanie tej sprawy trzeba było czekać ponad pół wieku. Partnerem i sponsorem odcinka jest BookBeat, aplikacja przeznaczona do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Zanim przejdziemy do omówienia sprawy, chcę Wam polecić świetną książkę, którą ostatnio przesłuchałem. W podcastach często przedstawiam zagraniczne sprawy, w których przełomy pojawiły się po wielu latach. Jednak takich historii nie brakuje także w Polsce. Dziewczyna w czarnej sukience, autorstwa Ewy Wilczyńskiej, to szczegółowy reportaż o zbrodni miłoszyckiej, za którą niesłusznie skazano Tomasza Komendę. Autorka wnikliwie przeanalizowała akta sprawy, rozmawiała ze świadkami, oskarżonymi i bliskimi ofiary. Ten audiobook to najbardziej szczegółowe opracowanie tematu zbrodni miłoszyckiej i jedna z lepszych książek, jakie miałem okazję ostatnio przesłuchać. Zachęcam wszystkich, którzy mają konto na BookBeat, do odsłuchu audiobooka pod tytułem Dziewczyna w czarnej sukience. A nowym użytkownikom przypominam, że zakładając konto z hasłem Kryminatorium, dostaniecie dostęp do pakietu Basic na 30 dni za darmo, pozwalający na odsłuch 20 godzin audiobooków. Informacje związane z rejestracją na BookBeat znajdziecie w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. W roku 1972 brat Berlino miał 12 lat. Był uczniem 6 klasy szkoły podstawowej. Miał dobre oceny, a jego zachowanie nauczyciele określali najczęściej jako wzorowe. Uwielbiał sport. Od 3 lat był członkiem szkolnej drużyny bejsbolowej. Jako łapacz nie sprawiał może wrażenia, że w przyszłości zostanie amerykańską gwiazdą tego sportu, ale nie to było dla niego najważniejsze. Dla chłopca liczyła się przede wszystkim możliwość sportowej rywalizacji z rówieśnikami, wspólne sukcesy i porażki, wyjazdy na mecze do innych miast oraz możliwość zaprezentowania swojej szkoły w zawodach stanowych. Wcześniej nie miał zbyt wielu kolegów. Był raczej typem dziecka samowystarczalnego. Tak określali go jego najbliżsi. Po szkole włóczył się samotnie godzinami po okolicy.
Nigdy jednak nie odchodził zbyt daleko od domu. Często można go było spotkać w pobliskim parku. Widok spacerującego bez opiekunów ośmiolatka nikogo wtedy specjalnie nie dziwił, a co za tym idzie, nie martwił. Dzieci nie bały się oddalać od miejsca zamieszkania, a ich rodzice nie bali się ich wypuszczać bez nadzoru, byleby tylko wracały o wyznaczonej porze na kolację. I mały brat zawsze do domu wracał, nigdy się nawet nie spóźnił. Dziś może się to wydawać mocno nieodpowiedzialne, ale pół wieku temu miejscowi wierzyli, że zło czaiło się wszędzie, ale na pewno nie u nich. Tak jakby przed miasteczkiem stał jakiś niewidzialny znak informujący, że złu wstęp wzbroniony. I jakby te największe zło bezwzględnie przestrzegało tego zakazu. Takie myślenie udzieliło się także nam, policjantom. Boże, jacy byliśmy wtedy naiwni. Zapisanie się do szkolnej drużyny bejsbolowej całkowicie odmieniło Brada. Szybko zaprzyjaźnił się z Donem Templemanem, synem swojego trenera. Choć znali się już wcześniej, bo chodzili do tej samej klasy, do tej pory nie utrzymywali ze sobą pozaszkolnych kontaktów. Jednak występy w tej samej drużynie bardzo ich do siebie zbliżyły. Stali się niemal nierozłączni. Spędzali ze sobą każdą wolną chwilę. Razem się uczyli i razem bawili. Razem wyruszali też na swoje piesze wędrówki po okolicy. Matka Brada była ekspedientką w sklepie spożywczym. Jego ojciec pracował przy produkcji stali. Oboje kończyli pracę późno, więc chłopiec, nie chcąc siedzieć w domu z wiecznie dokuczającymi mu starszymi braćmi, po szkole wsiadał w autobus i jechał prosto do Dona. Jadł u niego kolację, odrabiał lekcje, oglądał telewizję, a około 21:00 mama jego przyjaciela odwoziła go do domu. W piątek 31 marca w szkole nie było już zajęć lekcyjnych. Przez całe popołudnie 12-letni przyjaciele włóczyli się razem po mieście. Później oboje pojechali autobusem do domu Dona, na osiedle zamieszkane przez tak zwaną wyższą klasę średnią. Nagle w głowach nastolatków zrodził się pomysł na przedłużenie tego pobytu. Don zaproponował Bradowi pozostanie u niego na noc. Oczywiście jeśli rodzice Brada się na to zgodzą. Chłopiec natychmiast zatelefonował do domu, aby zapytać o pozwolenie. Było krótko przed 19:00. Odebrał jego starszy brat, mówiąc, że rodzice jeszcze nie wrócili z pracy. Jako że mieli pojawić się lada moment, 12-latek poprosił brata o zapytanie ich, czy może spędzić zbliżającą się noc w domu swojego przyjaciela. Na odpowiedź czekał około 20 minut. Oddzwonił do niego ojciec. Nie zgodził się na taki nocleg. Kazał najmłodszemu synowi natychmiast wrócić do domu, nie podając jednak żadnego powodu swojej odmowy. Brat był rozczarowany, bo wcześniej wiele razy nocował w weekendy u Dona. Jego rodzice nigdy się temu nie sprzeciwiali. Nie próbował jednak wymuszać na ojcu zmiany decyzji. Zamiast tego obiecał, że poprosi mamę Dona o szybkie odwiezienie go do domu. Zapowiadając swój powrót, 12-latek nie wiedział jeszcze, że pani Templeman właśnie pojechała do pracy na nocną zmianę. Nie mogła więc go odwieźć. Podobnie jak ojciec Dona, który w tym czasie leżał w łóżku chory na grypę. Brat ponownie zadzwonił do swojego domu. Tym razem nie chodziło jednak o zgodę na nocleg, ale o przyjazd po niego. Tym razem żaden z domowników nie odebrał już telefonu. Nie wiadomo, dlaczego brat nie poczekał, aby spróbować jeszcze raz dodzwonić się do rodziców. Być może domyślił się, że i tak nie będą mogli go odebrać. Zamiast tego postanowił wrócić do domu wieczornym autobusem. Dokładnie o 19:30 Don odprowadził go na przystanek. Na miejscu okazało się, że ostatni autobus do południowej części miasteczka odjechał dosłownie kilka minut wcześniej. Wtedy 12-latek pożegnał się z przyjacielem, a następnie ruszył do domu piechotą. Miał do przejścia ponad 6 kilometrów. Dobrze znał tę trasę, którą, jak udało nam się później ustalić, pokonywał już pieszo wielokrotnie. Brad Bellino nigdy nie dotarł do swojego domu. Jak to często bywa w przypadku spraw, które pozostają nierozwiązane przez długi czas, wiele szczegółów dotyczących dalszych wydarzeń różni się w zależności od źródeł. Pewne jest tylko to, że zaginięcie Brada zgłoszono następnego dnia o 15:20.
Kto to zrobił, to już nie jest takie oczywiste. Lokalne gazety podały, że uczyniła to mama chłopca. Jednak z policyjnego raportu wynika, że pierwszy na policję zadzwonił jego ojciec. Ostatnią osobą, która widziała 12-latka w piątkowy wieczór, na pewno był jego przyjaciel. Don został od razu przesłuchany, ale początkowo nie wniósł do sprawy niczego odkrywczego. Wałęsali się po mieście, odwiedzili sklep z ozdobnymi kamieniami. Zamierzali również obejrzeć jakiś film w kinie, ale nie wystarczyło im pieniędzy na bilety. Poszli więc do domu Dona. Później okazało się, że musiał on wrócić do domu, ale nie miał kto go odwieźć. Spóźnił się na autobus, więc poszedł na piechotę. Dopiero po kilku godzinach rozmowy ze śledczymi w obecności policyjnego psychologa, chłopiec przypomniał sobie o czymś, co uznano za bardzo ważny trop. W piątkowe popołudnie chłopcy 3 lub 4 razy zauważyli jadącą za nimi brązową furgonetkę i to w zupełnie różnych miejscach. Nie widzieli twarzy kierowcy. Przesłuchiwany 12-latek zapamiętał jedynie, że samochód poruszał się bardzo wolno. Nie potrafił jednak określić marki pojazdu. W pewnej chwili nawet się wystraszyli, uznając, że byli przez kogoś śledzeni. Traktując zeznanie Dona śmiertelnie poważnie, policjanci założyli, że zaginiony chłopiec mógł zostać przez kogoś porwany. Sprawdzono właścicieli wszystkich zarejestrowanych w mieście brązowych furgonetek, ale bez rezultatu. Poszukiwania Brada trwały przez całe święta wielkanocne. Rodzina, bliscy, koledzy ze szkoły oraz setka wolontariuszy przeczesywali każdy zakamarek miasteczka w nadziei, że natrafią na jakikolwiek ślad po nastolatku. Na próżno. Tak jakby chłopiec całkowicie rozpłynął się w powietrzu. Czy potencjalny porywacz był mieszkańcem miasteczka, czy zupełnie obcym przybyszem? Czy w jakikolwiek sposób mógł być związany z rodziną Bellino? A może swoją ofiarę wybrał zupełnie przypadkowo? Ale czy taki porywacz w ogóle istniał? Policjanci ustalili, że niektórzy młodzi kierowcy właśnie w taki sposób próbowali dla głupich żartów nastraszyć młodziaków, udając, że ich śledzą. Czy tak było również w tym przypadku? Chcieliśmy wierzyć, że tak, że opisana brązowa furgonetka nie miała nic wspólnego ze zniknięciem 12-latka. Ale rodzice zaginionego z każdą następną godziną coraz bardziej przeczuwali, że ich dziecku stało się coś bardzo złego. Don jednak od samego początku nie dopuszczał do siebie myśli, że mógłby już nigdy nie zobaczyć swojego jedynego przyjaciela. Gdy we wtorek 4 kwietnia, czyli pierwszego dnia po Wielkanocy, siedział na pierwszej lekcji, do klasy wszedł nagle umundurowany policjant. Poprosił nauczycielkę o wyjście z nim na zewnątrz. Po chwili wróciła, ale sama. Po czym oznajmiła wszystkim uczniom, że policja znalazła Brada. Po tych słowach wszystkie dzieci zaczęły głośno wiwatować. Ich krzyki oraz intensywne brawa natychmiast zostały przerwane przez nauczycielkę. I to w sposób, który Don opisał później jako niezwykle brutalny i zimny. Jej słowa zmroziły wszystkich uczniów obecnych w klasie. On nie żyje. Nieco ponad godzinę wcześniej pracownik zakładu oczyszczania miasta opróżnił kontenery na śmieci ulokowane tuż za centrum handlowym, oddalonym około 3 km od domu rodziny Bellino. Nagle w jednym ze śmietników dokonał makabrycznego odkrycia. Pod kilkoma kartonami i różnego rodzaju odpadami dostrzegł leżące martwe ciało nastolatka. Jego spodnie były rozpięte i opuszczone do połowy ud. Na szyi wciąż miał zaciśnięty własny skórzany pasek. Wezwani na miejsce policjanci od razu potwierdzili, że był to poszukiwany od piątku Brad Bellino. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jego śmierci było uduszenie. Zanim nastąpił zgon, chłopiec został brutalnie wykorzystany seksualnie. Lekarz sądowy oszacował czas śmierci na sobotni wieczór, koło 21:00. Ponad dobę od chwili, gdy 12-latek był widziany po raz ostatni. Rozpoczęło się śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a detektywi w pierwszej kolejności postanowili odkryć, co tak naprawdę wydarzyło się w czasie 25 godzin, jakie upłynęły pomiędzy zaginięciem chłopca a jego zabójstwem.
Czy 12-latek po pożegnaniu się z przyjacielem został w drodze do domu porwany? Czy ktoś wciągnął go siłą do swojego samochodu, na przykład do wspomnianej przez Dona brązowej furgonetki? A może ktoś podstępem zwabił go w jakieś ustronne miejsce, z dala od potencjalnych świadków? Tylko jedno nie ulegało wątpliwości. Sprawca, kimkolwiek był, przetrzymywał swoją ofiarę przez ponad dobę, zanim dokonał zabójstwa. Kto, gdzie, dlaczego? Na żadne z tych pytań nie było odpowiedzi. Brak świadków, zero śladów. Policja działała po omacku, bo nikt niczego nie widział ani nie słyszał. Rodzina Bellino nie miała wrogów. Rodzice ofiary byli powszechnie lubiani i szanowani. Z nikim nie wchodzili w konflikty. Nikt im nigdy nie groził. Jego starsze rodzeństwo unikało kłopotów i nie zadawało się z ludźmi z tak zwanego marginesu społecznego. W śledztwie od samego początku brał udział młody policjant z Wydziału Zabójstw w Youngstown. Tony D'Apolito, prywatnie kuzyn Brada. To właśnie on jako pierwszy zidentyfikował zwłoki chłopca. I to on przekazał najgorszą z możliwych wiadomości jego rodzicom. Nasz wydział nie był wówczas zbyt doświadczony w tego typu poważnych sprawach. Nigdy wcześniej nie zajmowaliśmy się tak brutalną zbrodnią. Nie wiedzieliśmy nawet od czego zacząć, kogo przesłuchać, kogo wpisać na listę podejrzanych, gdzie szukać kluczowych dowodów. Czy wszystko robiliśmy tak, jak należało? A może przeoczyliśmy coś ważnego? Ta sprawa nie dawała nam wszystkim spokoju przez następne lata. Przesłuchano kilka tysięcy osób. Sprawdzono alibi kilkuset mężczyzn, zarówno mieszkańców miasteczka, jak i przyjezdnych, którzy w okolicy Wielkanocy 72 roku pojawili się w Boardman. Znalezione na zwłokach nasienie przebadano pod kątem ustalenia grupy krwi sprawcy oraz zabezpieczono je do dalszych badań w przyszłości. Odcisk zębów zabezpieczony na pasku, którym uduszono chłopca, ewidentnie należał do zabójcy. Porównano go z uzębieniem wszystkich dorosłych mężczyzn, których przesłuchano. Wszystko na nic. Sprawa bardzo szybko utknęła w martwym punkcie. Bez nowych tropów, bez jakiegokolwiek punktu zaczepienia, bez wiarygodnych poszlak. Nic więcej nie można było zrobić. Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością tego małego miasteczka. Wielu ludzi po raz pierwszy zrozumiało, że prawdziwe zło czai się także u nich. Że ich miejscowość nie była wyjątkowa pod tym względem. Rodzice przestali wypuszczać z domów swoje dzieci same. Dodatkowo zaczęli zamykać drzwi w domach. Podejrzliwie patrzyli na każdego obcego człowieka, który zawitał do ich miasteczka. Gdy 3 lata później w Boardman zaginął 13-letni David, stare demony odżyły ze zdwojoną siłą. A potem, jak po 6 dniach odnaleziono jego martwe ciało, dla wielu ludzi było oczywiste, że przerażający zabójca dzieci wrócił. Choć śledczy także nie wierzyli, że obie te sprawy mogą być ze sobą powiązane, zagadki śmierci Davida także nie udawało im się rozwiązać. Przez następne lata pojawiło się kilku poważnych podejrzanych. Jednym z nich był ochroniarz ulubionego sklepu Brada, do którego chłopiec często przychodził, aby popatrzeć na okazy rzadkich kamieni. Mężczyzna miał kryminalną przeszłość. Dodatkowo w czasie śledztwa często wypytywał policjantów o szczegóły, których nie ujawniano mediom. Przeszukano jego dom, jednak nie znaleziono nic, co powiązałoby go z zabójstwem. Był także pewien miejscowy dziwak, którego ludzie nazywali Starym Bobem. Choć miał swój własny dom, przez ostatnich kilka lat żył on niczym bezdomny włóczęga. Sprawdzono go tuż po tym, jak w mieście pojawiły się plotki, że proponował on nastoletnim chłopcom seks w zamian za alkohol. Jednak jego grupa krwi nie pasowała do tej ustalonej na podstawie badania nasienia sprawcy. Zbadano również wątek pracownika pobliskiej pizzerii oraz operatora projektora w kinie. Znani byli oni ze swojej nieukrywanej wrogości do uczniów, którzy często odwiedzali oba te miejsca. Wszystkich tych mężczyzn przebadano za pomocą wariografu. Okazało się wtedy, że zapewniając o swojej niewinności, mówili prawdę. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości, śledztwo musiało zostać zawieszone. Miało takie pozostać do momentu, kiedy nowe okoliczności pozwolą na jego kontynuowanie.
I taka chwila nadeszła na początku XXI wieku, gdy pojawiły się zupełnie nowe możliwości techniczne. Chodzi oczywiście o przełom w kryminalistyce, jaki przyniosły badania DNA. Detektywi liczyli, że tym razem uda im się wytypować poszukiwanego od wielu lat sprawcę. W 2001 roku sprawa zabójstwa Brada została wznowiona. Ciało zostało ekshumowane w celu zdobycia próbek DNA. Pobrano również DNA sprawcy z ubrania ofiary. Umieszczono je w krajowej bazie danych, ale nie znaleziono żadnego dopasowania. Śledczy nie chcieli się jednak poddać. Uzyskali sądowy nakaz umożliwiający im pobranie DNA od mężczyzn, którzy już wcześniej znaleźli się na liście podejrzanych. Byli wśród nich m.in. ochroniarz ze sklepu, operator z kina czy facet od robienia pizzy. Nie mogło zabraknąć także starego Boba. On już co prawda od kilku lat nie żył, więc w jego przypadku potrzebna była druga ekshumacja. Gdy otrzymaliśmy wyniki badań, byliśmy ogromnie rozczarowani. Nie było zgodności. Żaden z nich nie był zabójcą. Śledztwo trwało jednak dalej. W międzyczasie jedni policjanci odchodzili na zasłużoną emeryturę. Na ich miejscu pojawiali się młodsi. Niektórzy z nich byli rówieśnikami Brada. Chodzili z nim do tej samej szkoły. Inni przyjaźnili się z którymś z jego braci. Oni wszyscy podchodzili do sprawy bardzo emocjonalnie i za wszelką cenę starali się wytropić nieuchwytnego od dawna sprawcę. W 2006 roku sprawdzono kolejną grupę mężczyzn. Tym razem skupiono się na tych mieszkańcach hrabstwa, którzy odsiadywali wyroki za przestępstwa o charakterze seksualnym. Tutaj także nie znaleziono żadnego dopasowania. 12 lat później pojawiła się kolejna szansa. Nową nadzieję przyniosły tak zwane badania fenotypowe DNA. Niektórzy śledczy nazywają to także rysopisem genetycznym. Fenotyp to zespół cech związanych z wyglądem zewnętrznym charakterystycznym dla każdego organizmu żywego, dla ludzi, zwierząt i roślin. W przypadku człowieka fenotyp obejmuje takie cechy jak kolor oczu, kolor włosów, kształt ucha, nosa, stóp, ale również budowę ciała, wzrost, wagę, anatomię i fizjologię. Powyższe cechy można wskazać na podstawie badań genetycznych. Na podstawie znalezionego na ubraniu ofiary DNA sprawcy znacznie zawężono listę potencjalnych podejrzanych. Od tego momentu szukano już tylko mężczyzny o określonych cechach fizycznych. Człowiek ten był biały i miał europejskie pochodzenie. Prawdopodobnie walijskie lub szkockie. Jasną karnację charakteryzującą się bladą skórą. Z piegami, brązowymi lub piwnymi oczami i ciemnymi włosami. Prawdopodobnie czarnymi lub ciemnobrązowymi. Jednocześnie stworzono jego genetyczne drzewo genealogiczne. Tutaj śledczym pomogła nauka zwana genealogią genetyczną. Ta dziedzina zajmuje się badaniem więzi rodzinnych pomiędzy ludźmi poprzez ustalenie między nimi pokrewieństwa genetycznego. Stosowane metody są podobne jak w przypadku badań genetycznych przeprowadzanych w celu ustalania ojcostwa lub macierzyństwa. Wielu ludzi, poszukując swoich przodków lub krewnych, umieszcza cyfrową postać swojego kodu DNA w ogólnodostępnych internetowych bazach danych, czekając cierpliwie na dopasowanie ich DNA z DNA innych poszukujących użytkowników. Profil DNA zabójcy Brada Bellino trafił do internetowej bazy danych. Zaczęło się żmudne dopasowywanie. Początkowo jego drzewo genealogiczne liczyło kilkanaście tysięcy osób. Za dużo, aby sprawdzić każdego. Dlatego sukcesywnie wykreślano z tej listy osoby niepasujące do genetycznego rysopisu, jakim już wtedy dysponowano. Musiało jednak minąć kolejnych 5 długich lat, aby na tej liście pozostała już tylko jedna osoba. Skomplikowane badania, kosztujące ponad 30 tysięcy dolarów na 98,28%. Ustalenie tożsamości tego mężczyzny było już tylko kwestią czasu. Pod koniec stycznia 2003 roku, na zwołanej specjalnie w tym celu konferencji prasowej, szef policji w Boardman zakomunikował, że sprawa zabójstwa sprzed ponad 50 lat została w końcu rozwiązana. Sprawcą był niejaki Joseph Norman Hill z Kalifornii. W latach 70. mieszkał on jednak w ich miasteczku, które opuścił w 1978 roku.
Co więcej, odpowiadał on nie tylko za śmierć Brada, ale także za zabójstwo 13-letniego Davida, które miało miejsce 3 lata później. Jednocześnie szef policji wyraźnie podkreślił, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ofiar Hilla mogło być znacznie więcej, nie tylko w Ohio, ale także w Kalifornii. W chwili uprowadzenia i zabicia Brada zabójca miał 32 lata. Pracował jako kierowca w miejscowej wytwórni wody butelkowej. Nie znaleziono żadnych powiązań między nim a rodziną Bellino. Uznano zatem, że chłopiec stał się jego przypadkową ofiarą. Ponad 92% dopasowanie okazało się wystarczające do przypisania temu człowiekowi obu zabójstw. Całkowite, czyli 100% dopasowanie okazało się niemożliwe do wykazania. Z prostego powodu. Zabójca nie żył już od 4 lat. Po śmierci jego ciało zostało poddane kremacji, więc ekshumacja także nie wchodziła w grę, a żyjący członkowie jego rodziny odmówili współpracy z organami ścigania. Śledczy wciąż badają, czy Hill dopuścił się innych przestępstw. Na razie amerykańskie media wciąż milczą na temat tego, czy jakąkolwiek inną zbrodnię udało się z nim powiązać. Należy więc przyjąć, że śledztwa prowadzone równolegle w kilku stanach wciąż trwają. Jedno jest pewne, zabójca nigdy nie poniesie odpowiedzialności za swoją zbrodnię, a mimo to żyjący członkowie rodziny Bellino poczuli ulgę. Jak podkreślali w wielu wywiadach, nie jest dla nich ważne, że sprawca nie trafi do więzienia. Najważniejsze, że poznali jego nazwisko. Przecież tak długo czekali na zamknięcie sprawy i nigdy nie stracili nadziei na szczęśliwe zakończenie. I doczekali się po ponad 50 latach. Jedno tylko pozostanie zagadką już na zawsze. Nigdy nie poznamy szczegółowych okoliczności śmierci chłopca. Nie dowiemy się także, co tak naprawdę wydarzyło się w ciągu tych tragicznych 25 godzin, jakie minęły od chwili zaginięcia chłopca do czasu jego zabójstwa. Te tajemnice sprawca zabrał ze sobą do grobu. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Artykuł The Unsolved Murder of Brad Bellino, opublikowany 12 stycznia 2022 roku na stronie The Porchlight Project. Artykuł Familial DNA Identifies Suspect in 1972 Murder of 12-Year-Old Boy, opublikowany 25 stycznia 2023 roku na stronie Forensic Magazine. Artykuł Now We Know Who Killed Bradley Bellino, opublikowany 25 stycznia 2023 roku na stronie The Business Journal. Artykuł Killer of 12-Year-Old Identified After 50 Years, opublikowany 25 stycznia 2023 roku na stronie Morning Journal. Artykuł Despite Offers for Rewards, Case Goes Unsolved, opublikowany 24 kwietnia 2006 roku w dzienniku Youngstown Vindicator. Artykuł Rysopis genetyczny, opublikowany w miesięczniku Gazeta Policyjna w roku 2023. Książka Blaine Bettinger, The Family Tree Guide to DNA Testing and Genetic Genealogy. Wydana w roku 2019 w Cincinnati w Ohio przez wydawnictwo Family Tree Books. Odcinek podcastu Ohio Mystery, zatytułowany The Unsolved Murder of Brad Bellino, opublikowany w roku 2020. Odcinek podcastu Ohio Mystery, zatytułowany Solve, Rewind, The Unsolved Murder of Brad Bellino, opublikowany w roku 2023.